Więc witam was serdecznie w strzelaniu 3 dni do Sylwestra. Jest ze mną ta ekipa, która była na 10 dni, ale poprosiłem ich, żeby się ogarnęli. Ogarnięci są, wszystko jest ten dobrze. Tutaj jak samym Dudin nagrywam zawsze spoko, ale mój brat jakoś go demoralizuje, zły wpływ na niego ma. No i już słuchaj mojego brata, ale dzisiaj już będą, mam nadzieję, ogarnięci. I się uspokój, Bartek, naprawdę, bo to jest irytujące. To odpalałem sobie rzymiaczka Crackling Candle na początek. To się nie podoba. Widzicie, tutaj stoją, są grzeczni i w ogóle. Dobra, to lecimy. Odsuńcie się, jak nie chcecie, żeby was na kamerze było widać w bok, bo ja uciekam w tamtą stronę. A zresztą to może być. Ja się daleko odsunę. Wow! Ej, fajne! Tak dzisiaj się strzelić, to jest zajebiste. No, fajna, powiem ci. Daje radę. Nie jest takie głośne, takie spokojne. Rzućmy to na bok, bo się pewnie nagrzało. Tutaj są dosyć takie trawy suche, ale widzicie, błyskało się, więc są zamarznięte. Wulkanik Wezów. O nie, nie wypał. A nie, jest! Jest moc Wezówka. O, dym na mnie leci, nie widzicie ładnie efektu przez to. Uchachani, ale strasznie krótki. Krótki, ale taki. Teraz ten, tylko tu ma osłonkę na ląd. Trzeba mu ściągnąć osłonkę na ląd. No nie, lepiej ściągnąć, bo nie wiadomo nigdy, gdzie te lądy są pod osłonką. Chcesz odpalać, panie? Nie, odpalę. To jest srebrny, więc bez żadnych dodatków. Nie wyrwa, a nie, dobra, jest. Lit, więc sobie lecimy teraz z F10, srebrny kolor. Naprawdę te F10 jak na swoją wielkość są przesuper. O, zapalniczkę mi przejarało. Patrzcie, jak jasno wszędzie. Łohoho. Oj. O nie, ostrość. Kurde, ale piękna ostrość się zepsuła. Nie. O nie, cały efekt poszedł w dupę na kamerze, bo się ostrość zepsuła. Sorry ludzie, była po prostu za jasna. Może rzucać gdzieś tutaj, bo to słabe jest jak wasz. Tylko w tamtą stronę, żeby na mnie... O, git. Właśnie. Jakieś mocniejsze? To jest bączek. No to puszczę. Możesz... Obok plecaka? W sumie przynajmniej nic nie podpali. Jakiś skubany by się kręcił jeszcze. Nie. No nie. No patrzcie, co się dzieje. Ale to i tak zagasa, bo wszystko jest zamarznięte. Ja odpalę żuczko. Ogień trzeba podtrzymać. Nie no, uspokój się. Możesz, o widzicie, zamarznięte i tak właśnie jest. Ten zapach spalonej trawy jest pozarty. Dziwnie to zabrzmiało. No tej. Nie no, marihuany. Nie, fej. Możemy to do wody wrzucić w nocy, będzie fajny błysk. Czemu szybko? Gdzie cię tak śpieszy? Jezus, ale ty mnie denerwujesz z tym szybko. Wchodźmy o 20 po to będzie wolno. No panie, do wody, ty głąbie! Ale ty jesteś nienormalny jakiś. Mówię ci do wody, a jakbyś, a jakbym nie mówił, to nie wybucha w wodzie. No to rzucę tu teraz. Jezus! Toż ty trzeba już kurwa meriolację przeprowadzać. No ogarnij się panie z tym przeklinaniem. To wybucha? Aha. Jakie przeklinanie na K? O, to jest eksplozyw. Tak, a to nie jest na przekleństwo. Ale ty jesteś kretyn. No i właśnie widać, że się już ostatni filmik z wami. Sylwestra strzelam sam. No, po pieprzeńcu. No ale nie będziesz śmiecił, bo to jest świnie. Jesteś taki Janusz Cebulak naprawdę. Dlatego ty wy się dziwicie, że ludzie was hejtują, że jesteście na filmikach. Tak, mam na imię. Ciekawe, jaką szkołę skończyły gimbusy na piątkę. Nie chcę tej szkoły, no chodzę dalej do gimnazjum. Skończy, a ty skończyłeś i czy możesz się pochwalić? Najlepsza szkoła. Karabinek to? Dawaj z tego. Rób. Jestem zadowolony z swojego życia i zawodowego, i kurwa dochodu.
Więc na finał leci karabinek eksplozyw jedynek i pikolaczka dwustrzałowego. Myślę, że będzie fajnie w ogóle dostęp w twarz, jak tutaj wybuchnął ten pirat z komety, to dostałem odłamkami po twarzy. Jest, poszły. Hu, hu, hu. Piękne echo. To chyba byłoby na tyle. No oczywiście plecakami nie wzięli. Gdzieżby tam. Co ja mam w kieszeni? Latarkę, zapalniczkę, więc to sobie przerzucę do kieszeni. Będę się z wami powoli żegnał w tym odcinku. Tamte dwa pajace idą sobie. No ale cóż, jak nie ma z kim strzelać, to się nie wybiera. Rodziny też sobie brata nie wybrałem. Także mam nadzieję, że takie małe stranko się wam spodobało na 3 dni do Sylwestra. Nie było zbyt jakieś bogate, ale my sobie jeszcze coś tam testowaliśmy i w sumie było nawet spoko. Więc do zobaczenia w kolejnych filmikach. Idziemy w stronę świateł, czyli w stronę domów. O, coś się tam rusza. No, także mam nadzieję, że takie małe stranko z klimatem, mimo że z gąbami, wam się dosyć spodobało. Coś słabo u mnie w tym roku ludzie strzelają. Jak strzelaliśmy, to dosłownie dwa huki było słychać. Jak najwyżej coś będzie szło, to będę włączał kamerę i może wam pokażę, czy u mnie coś strzelają, czy nie, bo jak na razie to słabo. O, na tym drzewie jeszcze jest Sylwestra. Będą wisieć karabinki. Mam nadzieję, że to drzewo chociaż trochę widać. Tak, widać. Nad potokiem.